Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Pokémon Emerald Droga do Ligi. W odcinku pod tytułem Kraina Wiecznej Ulewy. W tym odcinku udam się w miejsce, w którym ciągle pada. Ale zresztą, co tu będę dużo mówił, zaczynajmy odcinek. Ostatnio zakończyliśmy grę pod centrum Pokémon Forge City. Nasze Pokémony mają się dobrze, więc możemy ruszać w poszukiwaniu dalszych przygód. A więc nie siedźmy dłużej w tym mieście i chodźmy dalej. Z dziczy pędzimy w jeszcze większą dzicz. Tak, i wcześniej nie mogliśmy tutaj przejść, ale teraz, gdy mamy Demoscope, możemy bez problemu przedostać się tutaj. No i teraz Kecleon nas atakuje. Cięcie. Dwa matchuty naszego Swamperta załatwiły sprawę. I tutaj mamy teraz przedmiot, jakim jest Nest Ball. Nest Balla już mieliśmy okazję kupić i wiemy, co robi, czyli lepiej działa na słabych Pokémonach. Teraz przepłyjmy się kawałeczek po tym małym jeziorku do tego miejsca. A jest to Scorched Slab. W przetłumaczeniu brzmiałoby to jako przypalona płyta. Nie wiem, jak to dobrze przetłumaczyć, no ale dobra. I tutaj mamy TM11, który zawiera Sunny Day, który już wiemy, co robi. I to jedyny przedmiot, dla którego warto było tutaj przyjść. Więc możemy teraz spokojnie sobie odpłynąć z tego miejsca i odwiedzić tytułowe, wiecznie deszczowe miejsce, które jest właśnie na tej ścieżce. A zaczyna się ono już tutaj. Obojętnie, w jakim momencie, gdybyśmy tu przyszli, zawsze pada tutaj deszcz. Tak. Nasze Pokémony mają się dobrze, więc zaczynajmy walki, bo praktycznie tylko walki będziemy toczyć w tym odcinku. Masz jakiś ruch, który może zranić latającego Pokémona? Mam, i to nie jeden. Więc zaczniemy walki od hodowcy ptaków Colina, który wysyła do walki Wingula. Idź Swampert i załatw go. Swampert sobie bez problemu powinien z nim poradzić. Co prawda, Machu nie działa na ptaki, a Surf nie będzie najlepszy na Wingula, dlatego użyje Takedown. I jest dobrze. Trochę tracimy HP używając Takedowna, ale myślę, że wybrniemy z tego jakoś. I kolejny Pokémon. Kolejny właściwie nowy Pokémon Natu. Jest to niższa forma Xatu, którego widzieliśmy już wcześniej. No to Surf, żeby nie zabierać więcej HP. No i tym oto sposobem pokonaliśmy hodowcę ptaków Colina. Kurujesz nade mną. Tak, kuruję nad wszystkimi. Dobra, więc chodźmy dalej. Tutaj mamy fajnie chlupiącą trawkę i pełno trenerów. Ja, Pokémon i mój parasol. Jeśli czegoś z tego zabraknie, obraz piękna zostaje zrujnowany. Twoja drużyna. Masz Pokémony różnych typów? Jak najbardziej. No i pierwsza walka 2 na 2 tego odcinka. Dziewczyna z parasolem Angelica i cool trainer Lionel chcą z nami walczyć, wysyłają do walki Castforma i Magnet Strike'a. Ja wysyłam do walki Swamperta i Altarię. No niech będzie. Skoro pada tutaj deszcz, Castform zmienia swoją postać na postać odporną na deszcz. Tak, Castform jest właśnie z Pokémonem, który zmienia się w zależności od pogody. Ale co ciekawe, nie zmienia się w czasie burzy piaskowej. I burza piaskowa go najzwyczajniej rani. Tak, walka powinna być dość krótka. Gdybym może wybrał Magnetona jako drugiego Pokémona, by była jeszcze krótsza. Wystarczył jeden cios z Sparkiem. Bo nie wiem, czy o tym wspominam, ale jak Castform zmienia swoją postać, zmienia również i swój typ. Aj, oszołomienie.
No ale dla nas to nie problem, bo Altaria już go wykończy. No, jest dobrze. Pokonaliśmy dwójkę trenerów. Angelika i Leonilo. Kompletnie zrujnowałeś moje piękno! Zobaczyłem twoją taktykę w akcji. Nie pokazałem ci jeszcze wszystkiego, koleś. Dobra, zmienimy teraz Pokemona... Armaldo? I Magnetona. I chodźmy na kolejne walki. Będzie ich tutaj co niemiara. My ninja kryjemy się pod różnymi kamuflażami. Myślę, że nie wiedziałeś, gdzie ty teraz byłem. Ha? Przecież było go widać od razu. Jeśli nie uważasz, możesz się zranić. Dlatego zawsze jestem ostrożny. No ale cóż, kolejna dwójka trenerów. Chłopiec ninja, Riley i walcząca dziewczyna Sally chce z nami walczyć. Są do walki Ninkade i Meditate. Armaldo i Magneton poradzą sobie z problemem. Przynajmniej mam taką nadzieję. Zrobimy tak. Water Gun i Spark. Water Gun chyba załatwi Ninkade, ale nie jestem tego pewien. I ma to hita. Czy się uda? Tak, udało się. Deszcz i słabość Ninkady do wodnych ataków poskutkowały. Teraz Koffing. Teraz nie bardzo mi się opłaca użyć wodnej broni. Użyję Metal Claw na Makuhicie, a Sparkiem załatwię Koffinga. Myślałem, że Magneton jest wolny Pokémonom, ale Armaldo okazuje się jeszcze wolniejszy. A ja nie bardzo lubię powolne Pokémony. Cenię sobie szybkość. No ale mimo to daliśmy radę z tą dwójką trenerów. Przegrałem, powinienem zakamuflować się. Auć! Tylko ja zostałam zraniona. A tyle było mowy o uważaniu. No cóż, tutaj mamy kolejny przedmiot, jakim jest Relief. A tutaj mamy kolejną trenerkę, która niestety nas zauważyła. Pokémony mają wiele specjalnych zdolności. Jeśli chcesz stać się trenerem pierwszej klasy, ucz się o nich. Już się o nich sporo uczyłem i wiem praktycznie, co robi każda zdolność, dlatego jestem trenerem pierwszej klasy. No cóż, Cool Trainer Jennifer chce z nami bić. Jest nad walki Sableye'a, Pokemona, który nie ma żadnych słabości. Podobno. Ale też Pokemon ten nie jest idealny. Jak dla mnie jest dość słaby. Ale zna atak Detect, który jest strasznie denerwujący. I to jeszcze bardziej niż Protect, bo można go używać praktycznie nieskończoną ilość razy pod rząd. Czy nieskończoną, bo ma ograniczoną ilość PP. Myślę, że tym razem się uda. Tak jest. Myślę, że Ancient Power powinien go załatwić. I też tak się stało. Więc zwolennicy Swablaya, widzieliście, jak się go załatwia. I pokonaliśmy Cool Trainer Jennifer. Jesteś strasznie mądry. Wiadomo. Trener pierwszej klasy musi mieć spory zasób wiedzy. Zobaczmy, czy na line'u nie ma jakiegoś przedmiotu, a nie ma. No to teraz Linu niech setnie nam drzewko i przejdźmy dalej, żeby zobaczyć, co tam jest. A jest tutaj krzaczek, hasz, że tak powiem, na bazę i 6 Asperberry, które sobie teraz zbiorę. Tak, jagody, jagody. Wszędzie ich pełno. Niektóre są nawet przydatne, szczególnie Citrus Berry i Lumberry. Są moje ulubione jagody. Lumberry leczy wszystkie
staty, a status będę o 30 HP. Dobra, więc cięcie, bo dziki Pokémon nas atakuje. Dziki Oddish nas zaatakował i od razu padł. Coś mi się zdawało, że tu niewidzialna ściana jest. Dobra, w każdym razie walczmy dalej, bo tutaj jest kolejna trenerka. Jak tam z twoją sprawnością fizyczną? Jeśli nie jesteś sprawny, będziesz mógł mieć problemy w krytycznych sytuacjach. No wiadomo, sprawność fizyczna musi być. No i teraz Pokémon Ranger. Jenna chce z nami walczyć. Wysyła do walki Lotada. Z Lotadem mogę mieć o tyle problem, że będę musiał na nim użyć Ancient Power, a kończą mi się w nim PP. No chociaż jak trafię, będzie dobrze. Nie mogę użyć Metal Claw'a, bo jest to Pokémon wodne, a ataki stalowe nie są zbyt efektywne na Pokémony wodne. Elektryczne i ogniste. Dlatego teraz jeszcze raz użyję Ancient Power. Sądząc po szybkości tego Lambrego, musi mieć zdolność Swift Swim, która zwiększa prędkość w deszczu. Bo Lombri może mieć dwie zdolności, Swift Swim albo Rain Dish, który dodaje HP w deszczu. No i nasz Armaldo ma poziom 41. No to teraz do walki użyję nie Magnetona, bo Magneto się zupełnie nie nadaje, Alakazam też. Pozostajemy tylko użyć Bainuna. Bez wątpienia wystarczy jeden headbutt na tego, na Sleaf. Aj, fake out. Dobra, teraz to. Ha, więc moja sprawność fizyczna, jak widać, nie jest zła. I pokonaliśmy Jenę. Jesteś całkowicie sprawny, ale... Znaczy nie, jestem całkowicie sprawna, ale... Pomyliłem się o sobie. Dobra. Zmienimy teraz Pokémona na Linuna i chodźmy dalej. Tak, i tutaj mamy kolejną niewidzialną ścianę, którą zapewne jest... Kolejny Killown, którego teraz pokonam cięcie. Jeden cios krytyczny i było po Killownie. I tutaj jest kolejny trener. Sprawdzę twoje Pokémony i zobaczę, czy są sprawne na powietrzu. Proszę bardzo. Jak dotąd sprawdzał się znakomicie. A cóż, kolejny Pokémon Lorenzo chce z nami walczyć. Wysłał walki Sidota. Idź Linun i załatw go. Aj, wytrzymał kart. No cóż, Steelot jest dość wytrzymały Pokémon. Ale jako, że to jest Pokémon Ranger, na pewno użyje Full Restore. Co przedłuży nam walkę. No niestety, Covet na dobitkę. Dzisiaj nawet nie wiem, czy wam go pokazywałem. Jest to fajny atak, bo może ukraść przedmioty. A pewnie się powtarzam. No i Lambri. Znając życie, na pewno na nas użyje Fake Outa i... Pierwszy cios nie uderzy. Jakżeby inaczej. Też ciągle pada. No i Nuzleaf. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ten trener ma trochę odwrotny zestaw niż poprzednia trenerka, z którą się rozprawiłem. A i znowu fake out. Strasznie denerwujący atak. Używając tego ataku ma 100% pewność, że przeciwnik się potknie. Więc jest całkiem niezły. Z tak silnymi Pokémonami w niebezpieczeństwie nie będziesz potrzebował pomocy. Ha.
Pokémony mi pomogą. Tak, i tutaj mamy przedmiot, jakim jest Nugget. Dla kogoś, kto cały czas walczy z terenami, ten przedmiot jest kompletnie bezużyteczny. Tu mamy labirynt. Zielony labirynt. No i opuszczamy tę deszczową ścieżkę, żeby przejść na ładną pogodę, pełną chmurek. Ale cóż, na tym bym zakończył dzisiejszy odcinek, więc zapiszmy grę i zobaczmy, co będzie w kolejnym odcinku, a będzie się na pewno coś działo. To mogę wam zagwarantować. W następnym odcinku znajdziemy całą masę jagód. I udamy się w nowe miejsca, gdzie spotkamy sporo nowych trenerów. No i to wszystko w dzisiejszym odcinku, więc żegnam się z wami. To cześć!